Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. Wschodnia i zachodnia Europa znajdzie się pod wpływem wyżów atmosferycznych. Od Skandynawii przez Niemcy, kraje alpejskie, po Bałkany i Adriatyk, obszar obniżonego ciśnienia i fronty atmosferyczne. Wschodnia część Polski znajdzie się w zasięgu wyżu znad Rosji, natomiast na południu, zachodzie i północy zaznaczy się wpływ niżu ze strefą frontów. Dziś najwięcej chmur i deszczu w krajach Beneluxu, Francji oraz Niemczech. Burze głównie na Bałkanach i w Alpach. Słonecznie i ciepło na wschodzie i południu kontynentu. W Madrycie termometry wskażą nadal 35 stopni. Znacznie chłodniej będzie w Paryżu i Londynie, 21-23 stopnie. A już teraz zobaczmy, jaka pogoda czeka nas w kraju. Na zachodzie Polski, w rejonie Lubelszczyzny i na Pomorzu Gdańskim okresami zachmurzenie duże z przelotnym deszczem. W pozostałej części kraju pogodnie. Po południu i wieczorem na wschodzie oraz w centrum Polski słonecznie. Natomiast na zachodzie i południu gwałtowne burze z ulewnym deszczem. Możliwy również grad. W dzień upalnie. Termometry wskażą przeważnie 30-32 stopnie. Chłodniej będzie na wybrzeżu, około 28 stopni. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porwisty. Dziś przewidziany jest niewielki spadek ciśnienia, a na barometrach w Warszawie będzie około 1013 hektopaskali. A już teraz zapraszam Państwa na szczegółową prognozę pogody dla regionów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejną prognozę pogody o godzinie 10. Do zobaczenia.